Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 289. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 16. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię, Panu, Ty jesteś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną. Ci, którzy idą za cudzymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Pan jest przeznaczonym mi działem i kielichem moim. To właśnie Ty, mój los, zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet w nocy upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieje się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie. Rozkosze na wieki po Twojej prawicy. W rozdziałach 25 i 26 księgi Ezechiela prorok ogłasza Boże wyroki wobec sąsiadujących narodów Izraela, takich jak Filistyni, Ammonici, Moabici i Edomici. Szczególnie ważne jest prorostwo dotyczące Tyru, które zapowiada jako całkowitą zagładę. Tekst ten podkreśla Bożą Sprawiedliwość i Suwerenność w wymierzaniu kary za grzechy, a także zachętę do refleksji nad relacjami Izraela z innymi narodami oraz konsekwencjami ich działań. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, zwróć się ku Ammonitom i prorokuj przeciwko nim. Powiedz Ammonitom, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg, ponieważ wołałeś ha na moją świątynię, kiedy doznała zbezczeszczenia, i na ziemię izraelską, gdy ją pustoszono, i na dom Judy, gdy szedł do niewoli, oto dlatego wydam cię w posiadanie synom Wschodu. Rozbiją u ciebie swoje namioty i przygotują sobie u ciebie mieszkania. Oni będą spożywali twoje plony i będą pili twoje mleko. Z rabba uczyni miejsce popasu dla wielbłądów, a z miast Ammonitów legowisko dla trzody i poznacie, że ja jestem pan. Tak mówi Pan Bóg, dlatego żeś klaskał rękami i tupał nogami, i cieszyłeś się w duszy z całą swoją zawziętością wobec ziemi izraelskiej, dlatego wyciągam rękę przeciwko Tobie, wydam Cię na łup narodów wypleniecie spośród ludów wyniszczę cię spośród krajów unicestwię cię i poznasz że ja jestem pan tak mówi pan bóg ponieważ moab i seir mówili oto dom judy równy jest wszystkim innym narodom dlatego otworzę dojście poprzez grzbiet górski do moabu i do jego miast w obrębie wszystkich granic do ozdoby tego kraju Bet-Hajeshimot, -y Baal-Meon i Kiriataim dam ich razem z Ammonitami w posiadanie synów wschodu, aby już o nich nie wspominano między narodami. Oto tak dokonam sprawiedliwości nad Moabem i poznają, że ja jestem Pan. Tak mówi Pan Bóg, ponieważ Edom dyszał zemstą przeciwko domowi Judy, a mszcząc się ściągnął na siebie wielką winę, dlatego tak mówi Pan Bóg. Wyciągnę rękę przeciwko Edomowi i wytracę w nim ludzi i zwierzęta, i zamienię go w pustynię. Od Temanu aż do Dedanu polegną od miecza. Wykonam pomstę moją na Edomie rękami ludu mojego izraelskiego. Postąpię z Edomem według mego oburzenia i gniewu. Aby poznali moją pomstę, wyrocznia pana Boga. Tak mówi Pan Bóg. Ponieważ Filistyni postępowali mściwie, a żywiąc w duszy nienawiść, do zagłady doprowadzili ich na skutek odwiecznej nieprzyjaźni, dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto wyciągnę rękę przeciwko Filistynom, wykorzenie Keretytów i wyniszczę resztki krainy nadmorskiej dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar wtedy poznają że ja jestem pan gdy dokonam na nich pomsty roku 11 pierwszego dnia miesiąca pan skierował do mnie te słowa synu człowieczy ponieważ tyr mówił jerozolimie ha oto rozbita została brama ludów powraca do mnie ja będę bogaty ona pustynią dlatego tak mówi pan bóg oto ja jestem przeciwko tobie tyże sprawię że wyjdą przeciw tobie liczne narody nadpłyną falami jak morze zburzą mury tyru i wywrócą jego wieże wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę stanie się pośrodku morza miejscem suszenia sieci ponieważ ja powiedziałem wyrocznia pana boga Stanie się on łupem narodów, córki zaś jego, które są na stałym lądzie, będą zabite mieczem, i poznają, że ja jestem Pan. Bo tak mówi Pan Bóg, oto ja sprowadzam z północy na tyr, na Buchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem. Córki Twoje, które są na stałym lądzie, zabije mieczem. Wieże oblężnicze zbuduje przeciw Tobie. Przeciwko Tobie usypie wały i tarcze wystawi przeciwko Tobie. Głowice swych teranów skieruje przeciw Twoim murom. Zburzy Twe wieże żelaznymi hakami. Z powodu mnóstwa koni okryje Cię kurzawa. Od tententu Jego konnicy, Jego kół i rydwanów Zadrżą Twoje mury, gdy wchodzić będzie w Twe bramy tak, jak się wkracza w zdobyte miasto. Kopytami swych koni stratuje wszystkie Twe ulice. Lud Twój mieczem pobije, a potężne Twe stele powali na ziemię. Splądrowane będą Twoje bogactwa, rozkradzione Twoje towary, poburzone Twoje mury, a wspaniałe Twe domy porozwalane. Kamienie zaś twoje, drzewo i proch z ciebie wrzucą do morza. Sprawię, że echo twych pieśni ustanie, a dźwięk twoich cytr nie będzie się rozlegać. Uczynię z ciebie nagą skałę, staniesz się miejscem suszenia sieci. Nie odbudują cię więcej, bo ja pan, powiedziałem. Wyrocznia Pana Boga tak mówi Pan Bóg do Tyru Czy na huk upadku Twego gdy pobici jęczeć będą, gdy pośród Ciebie rozpanoszy się mord, nie zadrżą wyspy? Wszyscy książęta morza zejdą z stronów swoich, złożą z Ciebie swoje płaszcze, zdejmą swoje wyszywane szaty, oblokąć się w strach, usiądą na ziemi i będą drżeć bez przerwy? I wzdrygać się będą z twego powodu. Oni podniosą lament nad tobą i powiedzą do ciebie: O jakżeś upadło przez morze zalane, O miasto przesławne, na morzu potężne, Ty i twoi mieszkańcy, któreś grozę siało na całym lądzie. Teraz drżą okręty w dzień twego upadku, Wyspy na morzu przeraziły się Twoim końcem. Albowiem tak mówi Pan Bóg, gdy cię uczynię miastem opustoszałym, podobnym do miast, w których już nikt nie mieszka, gdy przywiodę na ciebie wielką otchłań, tak że cię fale morskie przykryją, zrzucę cię z góry do tych, którzy już zeszli do dołu, do ludu dawnego, i każę ci mieszkać w krainie podziemia, w wiecznej pustyni u tych, którzy zeszli do dołu, tak byś więcej nie było zamieszkane i więcej nie powstało w krainie żyjących. Uczynię z ciebie przedmiot grozy, przestaniesz istnieć. Będą cię szukać i nigdy cię nie znajdą. Wyrocznia Pana Boga. W pierwszym liście św. Piotra, rozdział czwarty: apostoł wzywa wierzących do porzucenia grzechu i życia według woli Bożej podkreślając, że czas życia doczesnego powinien być poświęcony służbie Bogu. Zachęca do miłości, gościnności i wiernego korzystania z darów, które każdy otrzymał, by służyć innym. Piotr również ostrzega przed nadchodzącymi cierpieniami, ale wzywa do radości, ponieważ uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa prowadzi do przyszłej chwały. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również w tę samą myśl się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla wypełniania ludzkich rządz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście wolę pogan i postępowaliście w rozwiązłościach, rządzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym nurcie rozpusty. I źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi w ciele po ludzku, żyli jednak w duchu po Bożemu. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim, miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku Was trwa dla Waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby Was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych. Abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą Wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem duch chwały, Boży Duch na Was spoczywa. Nikt jednak z Was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, Niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, to gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą. Niech dobrze czyniąc oddają swe dusze wiernemu stwórcy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.